Dobry wieczór, zapraszam na przegląd medialny. Moimi gośćmi dzisiaj są Izabela Siewińska, magazyn Wrocławianin. Dobry wieczór. Bartosz Nowak, Polsat News. I Bartosz Senderek, tu Wrocław.com. Dobry wieczór. Proszę Państwa, patrzę po tytułach. Polowanie na świadków, strażnik pomógł ich łapać ze znakiem zapytania. Czystka w policji na pokaz. Policja, dyscyplinarki, dymisje i zwolnienia. Wiadomo, o czym mówimy. Okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Czy... Jak oceniacie to, co się dzieje? No, tak samo w Sejmie wystąpienia posłów. No jak to można oceniać? Też się zastanawiamy, czy to nie jest na pokaz, tak? Sprawa trwa bardzo długo. Do końca nic nie wyjaśniono. Dopiero po tym, jak media poruszyły temat i pokazały nagrania z kamery przy paralizatorze, zaczęło się cokolwiek dziać, więc pytanie, dlaczego dopiero teraz, tak? I czy faktycznie te czystki w policji to jest to, na co czekamy? Znaczy, to, nie ma co się dziwić tym czystkom, bo jeżeli były takie nieprawidłowości, no to trzeba było podjąć jakieś kroki i bardzo dobrze, że to się stało szybko, tylko, tak? Zaraz po tej publikacji. Dobrze, późno niż wcale. Tak jest. Tylko właśnie, czy to jest na pokaz? Sprawa tak naprawdę trwa od roku. Dokładnie w połowie maja 2016 roku Igor został zatrzymany na wrocławskim rynku, przewieziony na Trzemeską. To tam, jak relacjonowali to wtedy policjanci podczas przesłuchania, miał upaść z krzesła. Z krzesła. To ojciec mówił, tak. Nie, to jest relacja policjantów. To wtedy Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy, dokładnie w ten sposób tymi samymi słowami relacjonował. Ale ojciec mówił, że właśnie jemu policjanci. Naturalnie, tak, to była retoryka policjantów. Tak. Wtedy taki sygnał poszedł do mediów. Agresywny mężczyzna, bo... Tak. Taki też był sygnał. Nie dał się wylegitymować na wrocławskim rynku, dlatego został zatrzymany, przewieziony i podczas przesłuchania wywrócił się, stracił przytomność. Rozpoczęła się akcja reanimacyjna. Ja się teraz pytam, po ujawnieniu już filmu przez TVN24, gdzie było to przesłuchanie? W toalecie? Od kiedy policjanci przesłuchują w toaletach? Od kiedy przesłuchanie odbywa się w kajdankach i w piętym taserze? Od kiedy policjanci stosują takie metody? Metody równa się tortury. Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Bodnar, mówi teraz o tym już po wydarzeniach na Trzemeskiej, że trzeba zmienić prawo. I ja się pod tym podpisuję, bo trzeba wpisać w literę prawa, czym są tortury i ewentualnie takie zarzuty stawiać. Jeśli chodzi o statystykę, na Dolnym Śląsku w latach 2008-2016 sądy skazały 42 policjantów właśnie za różne stosowanie różnych metod, między innymi nakładanie worka foliowego na głowę i duszenie w 28 sprawach. Z tym, że tutaj nie chciałbym, żebyśmy tak bardzo wracali do zdarzeń, które są już ogólnie znane. To znaczy, Marian, raczej, ja ci tutaj przerwę, bo rzeczywiście jest tak na Dolnym Śląsku, że tych sytuacji na przestrzeni ostatnich lat było wiele. Dzisiaj na przykład na antenie Polsat News i w programie Państwo w Państwie robimy retrospekcję tych zdarzeń, ponieważ okazuje się, że na przykład 4 lata temu na komisariacie w Wałbrzychu doszło do sytuacji, w której mężczyzna również został wylegitymowany, a w zasadzie nie chciał się poddać takim czynnościom przez policjantów, zabrany na komendę. Tam, jak to relacjonował później on przez telefon po tym, jak z tej komendy został wypuszczony, że został pobity, 7 minut później, już po tym, jak opuszcza komendę, traci przytomność i fakt jest taki, że mężczyzna nie żyje. Policjanci mówią, że w przeciągu tych 7 minut ktoś inny go pobił, a nie oni. Zostali uniewinniony i do celu. Daj mi dokończyć, Marian. W czwartek, po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy, do ponownego rozpatrzenia do sądu niższej instancji wraca sprawa po tym, jak policjanci zostali uniewinnieni przez sąd niższej instancji. Co więcej, sytuacja z tego roku również Wałbrzych. Mężczyzna miał mocno się pobić. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo. Możemy... Czystka we wrocławskiej policji. Stop. Marian pokazuje tylko to, że było to bardzo potrzebne. Co chciałeś powiedzieć? Bo on nas nigdy nie dopuści do głosu i musimy troszeczkę tak. Ale proszę bardzo. Nabieramy doświadczeń. Myślę, że tak. Zmiana w prawie okej. Prawo trzeba zmienić, ale może trzeba zmienić zasady przyjmowania ludzi do policji, badania psychologiczne, testy. Tak. No dobrze, brakuje, ale to co to mamy łapanki na ulicach brać i robić i brać kogokolwiek? Przecież ci ludzie są agresywni. Ja wiem, że agresja jest wpisana w ten zawód, ale nie przesadzajmy.
No jasne, oni muszą, taki policjant nie może przy zatrzymaniu się tam patyczkować z takim agresywnym mężczyzną, ale no są jakieś granice, tak? Chciałbym się odnieść do tego, co oni powiedzieli, bo jako dziennikarz dzisiaj rozmawiałem z policjantem doświadczonym, ówczesnym, jeszcze w latach tam 2003-2006, naczelnikiem Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji, który mówił o tym, o czym ty powiedziałaś, że policjanci, którzy używają agresji w stosunku co do zatrzymanych, to ci, którzy mieli słabe testy psychologiczne, bo takie są ich statystyki, do służby trafili nie jako osoby, które czują misję, a przychodzą do pracy. Oczywiście. I policjanci, którzy nie mają autorytetu, tylko właśnie w ten sposób wymuszają zeznania i takie są ich metody pracy. Nie wiem, nie chciałbym, żebyśmy nagle poszli w zupełnie niewłaściwym kierunku. Bo policjanci są tacy, jakie jest społeczeństwo, tacy są księża, tacy są politycy, więc tutaj, ale jeszcze jest jedna rzecz. Ja tutaj powiedziałem o skazanych, natomiast ilu nie zostało nigdy skazanych, ilu nie zostało wyjaśnionych. I tu chciałbym właśnie do bardzo, moim zdaniem, ważnego wątku. Polowanie, i tu będę ciebie prosił, i za polowanie na świadków, czy strażnik pomógł ich łapać. Przejdźmy teraz do świadków, bo to, co ty opowiadasz, to możemy opowiadać mnóstwo. Ja tydzień temu wspominałem Redutę, najście na lokal. I też, nie wiem, ukaranie tutaj skazanych. Skazani zostali dowódcy za wydanie rozkazu, ale do dzisiaj nie wiadomo, z jakiego powodu rozkaz został wydany. Czy, no właśnie, kwestia świadków. Bo czy strażnik, widząc, co się dzieje, miał monitoring, no właśnie, czy powinien się angażować do, jak uważacie? Powiem tak, no strażnik jest też funkcjonariuszem naszym miejskim, tak? Ma dbać o nasze, że tak powiem, bezpieczeństwo. I w tym momencie widzi policjantów, którzy interweniują w jakiejś sprawie, stwierdził, że może będzie szybciej, łatwiej, bliżej do tego, którego trzeba złapać i po prostu no, wykazał się jakąś tam inicjatywą, czy dobrą, czy złą, no to teraz osądzi to. On nie musiał wiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. To jest tak, jak widzimy, tak, mamy wiele takich pozytywnych przykładów, że policjant po służbie złapał, nie wiem, złodzieja na przystanku albo kogoś takiego. Tak? Więc tutaj absolutnie dobra postawa strażnika, tylko niestety w niesłusznej sprawie. Ale co ten strażnik robił, jeszcze z pytaniem, bo on łapał świadków? Nie, no to czy on pomagał policjantom? On ich identyfikował na podstawie zapisu miejskiego monitoringu i wskazywał te osoby, które nagrywały moment zatrzymania Igora na wrocławskim rynku. I chodzi o to, dlaczego to się wydarzyło, jest pytanie. Dlaczego on pomagał? Zachowajmy pewien porządek. Czy nagrywanie akcji policji jest czymś nagannym, czymś karalnym? Bo z tego, nie. Co I tutaj wie, nie. Tyle, nie mógł nie wiedzieć, po co go policja prosi o pomoc, tak? Tak. Nie musiał wiedzieć. Tak, dlaczego tutaj, oni go proszą? I tutaj chciałbym, żebyście, bo to będzie... Ja mogę ci to wyjaśnić. Bardzo słuchaj, nie wyjaśniaj mi, bo za chwilę ja zadam pytanie, to ewentualnie wyjaśnię. Z chęcią odpowiem. Dobrze. Nagrywanie jest legalne. Jeden z nich za nagranie, za użycie niecenzuralnego słowa, z tego co z materiałów to wynika, został karany mandatem w wysokości 500 zł. Rozmawiam z prawnikami, prawnicy mówią, no skoro przyjął, no to znaczy, że uznał, że było uzasadnione, nie ma prawa, jest bezradne. I tutaj ja uważam, że skoro on przyjął w sytuacji kompletnie nienormalnej, bo kiedy nie była to normalny komisariat, nie byli to normalni policjanci, to potrzebne są teraz nadzwyczajne sposoby, żeby to jednak potraktować i żeby anulować mandat, bo normalną drogą nie można. I dlatego ja wystąpiłem dzisiaj z pismem, zapytaniem do komendanta wojewódzkiego nowego, co on zamierza zrobić z tym, żeby właśnie anulować mandat, bo jeżeli mamy mieć zaufanie do policji, bo mówi się, że tylu policjantów pracuje dobrze, a to rzuca cień na wszystkich. Więc chwileczkę, to będziemy badać, jak policja zareaguje teraz na tę kwestię. Słuchaj, Maria. Przepraszam, czy ty coś... Proszę bardzo. To, co ty mówisz. Tak. Ciekawy jestem w ogóle finału i odpowiedzi na to pismo, bo to będzie... Nie tylko, ja będę polityków odpytywał, właśnie będę chciał, co oni zrobią. To ciekawe, ale dlaczego policjanci ich zatrzymywali? Ponieważ z praktyki mówisz o tym, kiedy policjanci jakkolwiek dokonują brutalnego zatrzymania, używają agresji i tak dalej, eliminują świadków i eliminują dowody. Dlatego, że później, gdy ktoś ich oskarża o to, że na przykład został pobity przez policjantów, to automatycznie
automatycznie eliminują materiał dowodowy, który mógłby świadczyć, świadczyć przeciwko nim. Ty mi tego nie opowiadaj, bo ja byłem dziennikarzem sądowym przez wiele lat. I to z tego wynika. Tak. Jeżeli chodzi o to, że oni zostali wyłapani, no to tutaj moim zdaniem kończy się jednak demokracja, bo jeżeli mamy wolność słowa, wolność mediów, jesteśmy w przestrzeni publicznej, gdzie możemy nagrywać i każdy to może robić, jedyna rzecz, jaką mogliby, o co mogliby poprosić ci policjanci, którzy zostali nagrani, żeby nie podawać ich tak zwanych danych wrażliwych. I twarzy. Czyli tak, chodzi tutaj o twarz i nazwiska, ale nic więcej. Natomiast zapis można publikować. Jest problem w tym, że, tylko czy się zgodzicie ze mną, że film, nagrywanie jest z dźwiękiem. Monitoring miejski jest bez dźwięku, w związku z czym tu można było na przykład już jemu zarzucić, że na przykład świadkowi, że on obrażał policjanta i nie wiadomo co mówił. I dlatego to było niebezpieczne. Nie ukrywajmy, tak. Każdy z nas, kiedy ma do czynienia z policją w takiej sytuacji, no po prostu się trochę boi. Dostajemy mandat, to też rzadko kto jest agresywny wobec... Żeby się stawiał, tak, jeszcze jak widzi, w jaki sposób pracują ci policjanci. Oczywiście, więc w tym momencie ten człowiek przyjął ten mandat, no bo przyjął, bo nie chciał, wiedział, że jeśli nie przyjdzie, to dostanie wezwanie na kolegium, że to będzie dmiało i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tak. No tak, tylko że do sądu. Zapłaci te 500 zł i będzie miał spokój. Okay. Tak, to po prostu... Jeśli poszedłby do sądu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ci policjanci, którzy okłamywali innych policjantów, że paralizatora użyli tylko w rynku, a nie w komisariacie, to oni by go obciążyli, bo by kłamali, bo są niewiarygodni. I dlatego uważam, że należy bezwzględnie anulować mandat i znaleźć sposób jakikolwiek. No to musi być jakieś postępowanie administracyjne. Jestem ciekawy, jak nowy komendant podejdzie do tego. Na to. Proszę. No to chyba będzie ciężko, bo anulowanie mandatu to nie jest taka prosta sprawa, wydaje mi się, bo postępowanie mandatowe kończy się podpisaniem są na nowe bloku, tak, ale są nowe okoliczności w sprawie. Może da się przywrócić termin po prostu. Znaczy, nie wiem, ja będę chciał pytać. Politycy niech mówią, jaką widzą drogę w tak nienormalnej sytuacji. Słuchaj, chciałbym już zmienić temat. Tak, ale na koniec, tylko i to ważne jest moim zdaniem, że sprawa Igora Stachowiaka tak naprawdę, to co mamy dzisiaj po roku i to jak ona jest prowadzona, to tak naprawdę zasługa jego ojca i tego, że sprawa medialnie cały czas żyła. Tak. Bo mogłaby być to kolejna z tysiąca kolejnych spraw i dziwnych, niewyjaśnionych śmierci. Nie opowiadaj mi, już nie opowiadaj nam tutaj, dlatego że czas goni. Mamy kolejne tematy. Gdyby nie rodzina... Nie można, ale słuchaj. Nie, bo tutaj zaczęło się, jak policjanci, ile tu spraw złych, ile tutaj zrobili. Wiadomo. Ale warto docenić ich pracę, po prostu. No, więc właśnie, tylko że musi być odpowiedzialni, muszą być komendanci, czy również minister i wiceminister. Posłanka PO Joanna Augustynowska, przepytana w programie Pociąg do Polityki, Dominiki Długosz, nie wiedziała, kto jest autorem Panoramy Racławickiej, kto był pierwszym królem Polski, kto mówił o szklanych domach. Czy politycy powinni prezentować minimalny, chociaż poziom wiedzy ogólnej, skoro mają decydować o naszym losie? Ja się po prostu naprawdę serdecznie uśmiałam, tak? Uśmiałam się, przypomniał mi się Rudy Schubert, który śpiewa o szklanych domach Żeromskiego, buduje szklarnię, jedzie na wczasy do NRD. Ja myślę, że pani posłanka się zapatrzyła po prostu na Rudiego Schuberta, bo on tam mówi, że po co się bodajże po szkołach włóczyć i tracić czas, bo i tak nauka pójdzie w las. Myślę, że to jest dokładny tego przykład. No co można powiedzieć? No to jest wiedza na poziomie szkoły podstawowej dawnej, obecnego gimnazjum. No żeby naprawdę osoba z wyższym wykształceniem nie wiedziała, kto był pierwszym królem Polski i jeszcze taki komentarz, aha, mój mąż mnie za to zabije. No po prostu to nie wiem. Wcześniej była cały czas rozmowa pod tytułem, jak to będzie pani poseł naprawiać nasz kraj. To znaczy tak. Rozmawialiśmy wcześniej, proszę. Tutaj pani poseł próbowała to obrócić w żart jakiś. Najczęściej w takich sytuacjach zrzuca się winę na stres. Ciężko wyobrazić sobie, że pani poseł, która w mediach występuje dość często na konferencjach prasowych, się zestresowała przed kamerą, żeby nie odpowiedzieć na trzy proste pytania. Tak? Bo jedno pytanie można byłoby faktycznie, że zapomniała, czy coś takiego. Tak? Jeszcze Wrocławianka i ta panorama. Panorama Racławicka. To mnie nie rozbawiło, a zasmuciło. No to tak, to jest dobrze. Już nie wymagamy wszystkich dziewięciu autorów. Tak, tutaj Marian pisał no, ale o tym, ja pisałem o panoramie, o historii, więc ja wymieniałem, ale ja myślę, że
może będzie nas oglądać, może ogląda pani posłanka i dobrze byłoby jej poprawne odpowiedzi przekazać. Więc tak, twórcą panoramy racławickiej nie był Matejko, jak sugerowała, tylko Tadeusz Kościuszko. Pierwszym królem Polski był oczywiście król Maciuś I. No, sama nazwa wskazuje, że był pierwszym. No i później Szklane Domy, no to co do Szklanych Domów, nie wiem, bo może by Sky Tower jako wizja, czyli a kto myślał, to chyba chodziło o Leszka Czarneckiego. Dobrze, kończymy ten wątek. Mieszkańcy Nowego Dworu nie chcą tramwaju na Nowy Dwór. Oczywiście tylko część nie chce. Jak się to wam podoba? Zawsze jest tak, że jakaś część mieszkańców boi się przed nowościami. Wydaje mi się, że tutaj nie ma się czego bać. Ja mieszkam naprzeciwko przystanku tramwajowego i uważam, że to jest jedna chyba z największych zalet tej lokalizacji, w której mieszkam, bo nie muszę 20 minut gdzieś z przystanku iść do domu. Jak wrócę do domu, jak wracam do domu i dojeżdżam sobie tramwajem do przystanku, tak? Nie rozumiem tego, bo przyznam szczerze, dlaczego komuś to miałoby przeszkadzać. A oni podają jakieś argumenty, dlaczego nie chcą tego tramwaju? Dlatego, że tramwaj będzie hałasował, bo będzie przejeżdżał bliżej ich domu. No głównie to, może drgania może będą, chociaż dzisiaj są już takie technologie. Ale głównie właśnie to, no i to jest kłopot z przystankami. Będzie spór o przystanki, czy tu powinien być, czy tam. Więc ja myślę, że to jest kwestia też jednak rozwiązań w ogóle komunikacji we Wrocławiu, bo nawet jeśli będą te tramwaje, to nie rozwiązuje po prostu problemów. Ja zapraszam urzędników miejskich, żeby w weekend spróbowali przyjechać sobie na Bielany z Placu Grunwaldzkiego komunikacją miejską. Będą długo jechać, nie dojadą i jest to jednak problem. Ale też jest pytanie, ilu tych mieszkańców chce? Może to jest jakaś niewielka grupa, której się po prostu nic nie podoba, bo są tacy ludzie na każdym osiedlu, że zawsze jest jakiś problem w czymś. Także ale skoro jesteśmy przy trawie, że mieszkańcy Jagodna by im zazdrościli, bo nie mają takiego problemu, bo po pierwsze nie mają czym dojeżdżać, a ten tramwaj marzy im się od lat. Mieszkańcy Nowego Dworu też marzą o tramwaju już od wielu, wielu lat. I o tym się przecież mówi od dawna. No tam pętla miała być bliżej, później poprowadzono dalej ulicą Rogowską, aż pod stację kolejową. No i może to nie odpowiada, ale mówię, zawsze tak jest, tak będzie, że komuś to nie odpowiada. I teraz, no ale skoro jesteśmy przy tramwaju, w przyszłym roku mają podrożeć bilety jednorazowe z 3 zł do 3,40, no i podobnie ulgowe połowę tego, czyli ze złoty 50 do złoty 70. Czy uważacie, że bilety są tanie, drogie? Czy akceptujecie podwyżkę? No, może będzie lepsze pytanie. Ciężki temat, chyba nikt nie lubi podwyżek. Ale czy macie doświadczenie jakieś w innych miastach? W Warszawie są teraz darmowe bilety dla młodzieży szkolnej. I myślę, że takie pomysły trzeba kopiować. Znamy kilka miast, które już mają darmową komunikację całkiem w Polsce. To Lubin. To są małe miasta. Powiem tak, nie uważam, żeby bilety we Wrocławiu były tanie. Tak naprawdę, jeśli się też popatrzy na te bilety semestralne czy miesięczne w granicach 100 zł, no to nie jest tak naprawdę mało. Tak? I 3 zł, jeśli ktoś potrzebuje pojechać kilka razy dziennie i się okaże, że na jednodniowy za dużo, a na te pojedyncze za drogo, więc tutaj jakieś inne rozwiązanie może by trzeba było pośrednie po prostu wprowadzić. Pamiętam, zlikwidowano chyba taki bilet, nie wiem, czy 30-dniowy, bo teraz jest jakoś tak był, że był miesięczny czy 30-dniowy. Tam była różnica jednego dnia, a on naprawdę dużo załatwiał ten bilet. Nie uważam, żeby 3 zł to było mało. Droga jest w momencie, kiedy ktoś rzeczywiście nie jedzie długo, tym tramwajem ma 2, 3, 4 przystanki max. I tutaj jakieś rozwiązanie byłoby wtedy jest drogo. Ktoś może się czuć wręcz oszukany, że w sumie przejechał kilometr, 2-3 przystanki, to wtedy jest drogo. Inaczej ciężko mnie się osobiście odnieść, ale rzeczywiście Warszawa jest dobrym przykładem do tego, że młodzież szkolna może z komunikacji korzystać za darmo i to jest pomysł do skopiowania, uważam.
Tak. To znaczy, drogo to jest zawsze rzecz względna. Zależy, ile kto zarabia, bo nawet jak 3 zł czy 2,50, jak ktoś zarabia 1500 i ma mnóstwo wydatków, to to już będzie dużo. Jak ktoś zarabia 5-6 na rękę, no to oczywiście nie ma znaczenia, czy będzie 3 zł czy 3,40. To dziś zdążyliśmy tylko tyle, bo to mam parę, trochę więcej, ale no niestety sprawa tej policji wywołuje nie tylko, jak widać, na zewnątrz wiele emocji, także u nas w studiu. To wszystkie tematy. Dziękuję za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień w niedzielę o 20:30. Dobranoc.